Rozbiórka starego dworca trwa najlepsze. Już praktycznie część hali jest rozebrana. Pozostaje tylko druga część. Tu widać jeszcze fundamenty tego starego dworca, na którym ten nowy został po części nowy. Bo był pierwszy, to był taki stary, potem był ten, co teraz jest rozbierany na tym. Ten, co jest teraz rozbierany, jest na fundamentach po części starego. No i tak to wygląda. No tu już widzimy na tej drugiej części praktycznie dach jest rozbierany. Tu była restauracja Laguna taka. Potem powstały tu dwa kebaby różne, ale Laguna to był hicior. Starzy koninianie to wiedzą, co to była Laguna. Karaluchy jak szczury nieraz latały. A ta część to pozostanie do samego końca, bo tutaj jest tak zwany dworzec tymczasowy, jeszcze obecny. No a tak wygląda rozbieranie w środku. O, jakby ktoś nie znał, to tu jest Konińska Wieża Ciśnień, Centrum Kultury i Sztuki. Galeriowiec. No i obecne wejście do dworca, które zostało niedawno zrobione. Słuchajcie. Dworzec czynny, 3.20, 22.20, a potem na powietrzu. Tu jest wejście do klopa. No i tu jest poczekalnia z kasami biletowymi. Automat, który działa, bo nie działa. Biletomat. W sumie z dworca to korzystam bardzo rzadko, jeżeli już mam kupować bilety, to wolę przez internet. Jebie jak jakimś starym płynem do mycia podłóg. No i tak to widać. Maszyny budowlane, już widzę po części cegły do budowy nowego dworca z galerią, czy galeria z dworcem. Nie wiem, jak to bardziej nazwać. A tu już po części, jak widzimy, no, jest rozbieralne. Myślę, 2 tygodnie i tego nie będzie. Ja widzę z tym tempem. Tu cegły a la Jutung, z którego to wszystko nowe jest zbudowane.